Dzień dobry. 60. który? Trzeci? Nie, czwarty. Który? Wczoraj mówiłam, że 9, nie? To dzisiaj będzie 64. dzień kroków ku mnie. Kroki ku sobie. Pod teraz... Pod tam. Jedno zapytanie jest pod filmem którymś. Już teraz nie wiem pod którym. Co to znaczy kroki ku sobie? Zapytał Putek 2013. Co to znaczy kroki ku sobie? Opowiadasz? No, ja już ci odpowiedziałam. Opowiadasz, czy ja mam... Kroki ku sobie to jest to właśnie, że zwrócić się ku sobie, nie? Nie szukać rozwiązań na zewnątrz, tylko właśnie zwrócić ten... Zwrócić się ku sobie i poszukać właśnie w sobie. To jest właśnie to, żeby wyjść. Nie sądzę, żeby to był jakiś górnolotny temat tej mojej wędrówki, tylko po prostu jak idę, to zdobywam siebie. Szukam. Każdy krok, który stawiam, przybliża mnie do mnie samej. Dlatego kroki ku sobie, żeby odkryć dużo rzeczy. To już jest rur? Tak. A jaki wysoki, a jaki spokojny. A żadnej. Zabrała mnie nad rurę, nad rzekę. Tylko, że będzie ją widać tu, czy tutaj taki ładny jest przesmyk. Jest popołudnie. Miałyśmy wyjść trochę wcześniej, ale rysunek neurograficzny pochłonął godzin 4. 4 godziny. A w zasadzie z rozmową i z uwalnianiem emocji. Tak, to pochłonęło od rana w zasadzie. Do godziny prawie 16. A jeszcze trochę rzeczy do zrobienia. Jeszcze jakieś uwolnienie by się chciało zrobić. I jeszcze droga ku mnie samej. Razem z Mirką. Halo. Razem z Mirką. Cisza, ale jaka cisza. Jaki spokojny. No różnie tak jest. Nie? Tak, o popatrzcie. To wygląda jak niebo. Wygląda jak niebo. Spokojny, halo. Spokojny rur. Zupełnie inne wrażenia i odczucia niż wczoraj. Wow! Zobacz, to są te same patyki. Nie patyki, tylko te budowle, które były wczoraj. Jak żeśmy szły tą górę, co robiłam zdjęcia z mostu. Tam. Nie, to jeszcze nie to. To jest jeszcze tam dalej. Chodź, zobacz. My jesteśmy tutaj... Tamte, na górze, na tej górze. Jestem Zrakowiec. Bo ja ich nie widzę, bo no, tu mam drzwi. Ależ pięknie. Tak jakbym szła gdzieś koło Noteci. Naprawdę, fajne. Zawsze sobie wyobrażałam, że ten rur jest może większy trochę. Naprawdę. A to tak jak, może nie jak Noteć, ale Noteć może to trochę warty. To różne miejsca, nie? To tak. Jest akurat. Ale cichutko, to jakby nic, jakby się nic nie ruszało. Emocje stanęły. Uwolnione dzisiaj emocje. I tak właśnie Putek odpowiadam. Kroki ku mnie samej to jest znalezienie czegoś, co gniecie, co się pojawia na drodze, co odszukuje i przetransformowuje w miłość tak naprawdę, w zrozumienie. Akceptację. Tak. I dzisiaj odkryłam kolejne 3 bardzo mocne emocje w sobie. Które przyczyniły się do powtarzania, do szukania takich sytuacji, no trudnych sytuacji, które jak człowiek jest nieświadomy, takie sytuacje potrafią rozpizgać życie, potrafią powalić na kolana. Ale w momencie, kiedy jest świadomość i przychodzi informacja, że to jest energia, którą gram, żeby ktoś mógł się uwolnić. Którą gram, którą wibruję. Rolę, którą gram. I którą ktoś inny jak ci pięknie gra, żebyś ty mogła żebym uwolnić. Ja mogła to zrozumieć. Żeby wiecie, to są takie niebywałe, że ja już się napłakałam dzisiaj, także nie będę płakać. Nie będę płakać. Niech te kroki ku mnie dzisiaj... Nie wiem, czy pomyliłam numer, czy nie pomyliłam. Czy nie, bo wczoraj było 9, czyli 64. No 4 dzisiaj. 64 dzień. Takie ważki piękne. Ważka to też transformacja. Kroki ku mnie samej to też uważność na drodze. To co przychodzi.
powiem wam wczoraj, że no, dołyśmy sobie wczoraj w kość. Nie dość, że gorąco, to jeszcze cały czas droga powrotna była asfaltowa. No ten asfalt jest miód malina. Mhm. Ten nie ma żadnej wypustki, niczego. Mhm. A ten wczorajszy miał same kamyczki. Tak. Ale tylko w jedną stronę, ten tylko powrotny. Tą powrotną. Tak mnie bolały nogi, stopy. Mhm. Ja wiem, Mirka, zatrzymuj się, bo normalnie nie mogę. No i kilometrów było dużo. Takie piękne drzewa, nie? Ta piękna alejka z tymi brzozami. Patrzajcie, jak pięknie tu. Kaczuszki. Co tam u was po weekendzie? Co no, tam u was? Tu wasze influencerki from Germany. Influencerki. Mirka mówi, no tak, to też była dla niej informacja. Bo Mirka cały czas jest w procesie do lekkości, do uruchamiania swojego głosu. Można to tak nazwać? Mhm. Czy inaczej byś to nazwała? Tak, to właśnie do wykorzystania mojego głosu jako mojego dużego potencjału, który gdzieś tam był we mnie już od dziecka. Tak. W takiej lekkości, właśnie w takiej energii kobiecej, lekkiej. No i tam teraz przechodzę, tam się przemieszczam. Wyrzuciło mnie gdzieś. Nie słyszałam tego, co mówiłaś, tego kawałka innego. Wiesz, dlaczego nie słyszałam? Dlatego, że przejechał pan i usłyszałam Ola. Więc tak mi się Hiszpania skojarzyła i ta droga świętego Jakuba. Mhm. I te już kroki ku mnie samej, tak, do tego mojego Santiago de Compostela. Mi camino, moja droga. Różnie można by było to nazwać. Refleksja, dotykanie, szukanie. Droga, camino, jak to nazywa, tak nazywa. Każda droga, którą się idzie świadomie, jest tak naprawdę tą drogą do świętości. Nie trzeba koniecznie właśnie w Hiszpanii. Nie trzeba, ale też przychodzi takie, czy to się rozwinie, czy się nie rozwinie, tego nie wiem, ale coś się pojawiło. Intencja się pojawiła. Ale ona się pojawiła już lata temu. Mhm. Lata. Ale czasami potrzeba paru lat, parunastu, czasami 40, 50, a czasami 59. Mhm. Jak się niesie jakąś energię, żeby można było to rozszyfrować, zastąpić inną energią, uwolnić, popłakać trochę. Dzikie róże. Piękna pogoda dzisiaj, nie? Taka. Zupełnie inna jak wczoraj. No ale też już mamy po południu. Myśmy o tej godzinie wczoraj wróciły do domu, a dzisiaj dopiero wyszłyśmy. No nie tak dopiero, ale dopiero. Już jest tak. Powiedzmy, że dopiero. Już jest ta pogoda zupełnie inna. Chociaż padało dzisiaj też całe rano. Padało całą noc. A teraz już jest suchutko. Teraz dla nas zrobiło się fajnie. Mhm. Cicho, nie? Taka cisza. Też mi za bardzo ujeżdżana ta droga. Bardzo? Nie, no mówię ujeżdżana. Aha, ty mówisz bardzo. No pięknie tak, można by było tak iść, o tak bokiem, żeby to, popatrz jak pięknie, jaka sceneria piękna. Mhm. Żeby można było mieć w kamerze właśnie ten widok. Tak będziemy szły, będę cię tak trzymała. Strefy wpływów będziemy. Trzymaj siebie i widok. Siebie i widok. Ja będę ci towarzyszyć tutaj gdzieś. Ja też dzisiaj chyba potrzebuję. Wiecie, kochanie, tak patrzyłam dzisiaj, jak sobie nakładałam trochę tutaj tego mojego oleju i takiego, żeby trochę przykryć te upocone, zmęczone, opalone przez te kilka dni policzki. I tak patrzę i mówię, no nic się nie chce trzymać. Ale to tak jest, jak człowiek przechodzi jakieś transformacje, jak ciało uwalnia te wzdęcia, te dziwne odgłosy z flaków, co się wydostają. Naprawdę. Influencerka. Influencerka, tak. Dziwne odgłosy z flaków. Z jelit chciałam powiedzieć. Nie wiem, czy cię na Instagramie by nie zablokowali. Za co? Za odgłosy z flaków?
Mhm. Oj. To człowiek od razu widzi, po ciele widać, że coś się uwalnia, że coś się dzieje. Ogromne zmęczenie się pojawia, a jeszcze przede mną dzisiaj droga do domu. Mhm. Ale pojawia się zmęczenie, pojawia się pragnienie, Nie wzięłam wody, to nic. Może nie będziemy dzisiaj szły aż tak daleko. I trzeba się otworzyć na nowe. Wczoraj Mirosława po raz pierwszy zatopiła ręce w rysunku neurograficznym, w linii neurograficznej po raz pierwszy. Dzisiaj był rysunek drugi. Mhm. I dzisiaj patrzy na ten swój rysunek i mówi: o Jezu, jaka jasność! Mhm. Jak tam jasno na tym rysunku. Każdego dnia będzie już tylko lepiej i lepiej i lepiej. Hmm. Widzicie, jako mało rozmowna dzisiaj też jest? Hmm. No, rysowałam taki ważny dla siebie temat i... No i przychodzi taka, taki spokój, nie? Właśnie tak, właśnie. Tak jak czuję, tak jak tutaj właśnie teraz na zewnątrz, ten taki spokój, taki jak ta natura oddycha, tak odpoczywa. I to jest, powiem wam, że to dzisiaj tak od rana w zasadzie. Cały czas jesteśmy w tej energii jakiegoś uwolnienia, mhm. jakiegoś odkrycia, jakiegoś zrozumienia, puszczenia czegoś, mhm. popatrzenia na to z innej perspektywy i nie chce się mówić. Nie chce się mówić. Więc może dzisiaj z nad rury trochę krócej. Tak, tak, tak. Mhm. Trochę krócej z nad rury. Nie wiem, czy wyjaśniłam, co to znaczy kroki ku sobie. Może trzeba bardziej, dogłębniej, może trzeba dać przykład, może trzeba pokazać inaczej. To nie chodzi, żeby ściągnąć buty i iść do siebie. Chodzi o to, żeby zauważyć, co mam w środku i co, co tworzy moją przyszłość z tego tutaj środka, nie? Zauważyć właśnie te powtarzające się różne sytuacje w życiu i zobaczyć, czy to rzeczywiście ci ludzie nam to robią. Czy my sami. Czy my właśnie mamy coś w sobie. A może my to też robimy. I właśnie takie zatrzymanie, że ten fokus nie cały czas twoja wina, to ty mi to zrobiłeś. Czy przez zrobiłaś? Ciebie. Czy zrobiłaś, tylko właśnie zatrzymać się właśnie. Zatrzymać się. Czy to może nie jest moje? No. Zatrzymać się. Znowu pięknie, nie? Te widoki. Ja uwielbiam wodę właśnie. Jestem. Woda mnie uspokaja. Lubię chodzić właśnie nad wodą. Cieszę się, że mam tak dużo wody tutaj wokół siebie. Czyli te emocje przychodzą łatwo, łatwo się oczyszczają. Woda tak, woda płynie. Woda czyści, woda pokazuje emocje. Wszystko jest potrzebne. Wszystko jest potrzebne i woda, i ogień, i powietrze. Potrzebni są i ludzie. Ludzie. Bez innych ludzi trudniej jest wiele rzeczy dostrzec właśnie. Dlatego taka wdzięczność, nawet jak w danym momencie się wydaje, że ten człowiek gdzieś nadepnął nam na coś. Na flaki. No. Na flaki. Ale też właśnie ważni są tacy ludzie już w tym naszym, jak to się mówi, ja to nazywam przyjaciele w drodze właśnie ku sobie. No. Ważni są tacy ludzie, którzy zapytają, co to znaczą kroki ku sobie, mhm. co to znaczy. Nie wiem nigdy, z jakim podtekstem pada pytanie, bo trudno przewidzieć. Bo dla mnie kroki ku sobie jest bardzo, bardzo wymownym tytułem. Halo, halo. Bardzo wymownym tytułem, ale ktoś może nie wiedzieć, ktoś może nie rozumieć. Nie można z góry zakładać, że pytania są złośliwe, czy mają w jakiś tam sposób dotknąć nas. Mhm. Po prostu jest pytanie. Pytanie nas dotknie, jeżeli jest. Dotknie na jakieś emocji w nas, tak, jeżeli. Tak. Akurat to pytanie, czy ta kwestia, która jest poruszana w tym temacie, już nas nie dotyczy, to nie poruszy. To pytanie nas nie dotknie. Po prostu
odpowiemy tak normalnie, po prostu. Jest pytanie, jest odpowiedź, dlatego właśnie też wychodzę z tego założenia, że wy pytacie, ja odpowiadam na tyle, na ile mogę, na tyle, na ile jestem przetransformowana w sobie. Zawsze mówię z perspektywy swojego doświadczenia, z niczyjego innego. Całe życie uczyliśmy się przecież, że kroki stawia się do przodu, czyli nie ku sobie, tylko właśnie... Do przodu, tak. Siadamy. Siadamy? Siadamy, tak. Siadamy. W którą stronę, nie wiem. W tą czy w tamtą. Tu chodź, ale ciebie nie będę widzieć. Nie szkodzi. Chodź, chodź tutaj. Ja zaraz dojdę. Także siadamy tutaj. Kroki trzeba stawiać odważnie i jak mówiłam wczoraj, odważnie i uważnie, bo wszystko to, co, nie wiem, tak jakoś zachciało mi się usiąść. Przedreptałam wczoraj tyle tych, przedreptałyśmy. Mirka mówi, przy tobie zwalniam, bo pędzę i dzisiaj zaczęła też. Ja mówię, spokojnie, bo jak będę szła szybko, to będę sapała i to nagrywanie mnie będzie takie, a nie inne. I powiem wam, że niby przy wodzie, ale jest ciepło. Bo ja się zastanawiałam, czy wziąć kurtkę przeciwdeszczową. Pojawiły się znowu, kochani, piękne odkrycia. Przepiękne odkrycia. Potrzeba czasami takiego rzucenia wszystkiego. Halo. Wsiąść w auto, albo na rower, albo na hulajnogę, jak kto woli. I pojechać. Pojechać gdzieś w takie właśnie miejsca. Czy do kogoś, z kim można razem popracować, wyjąć kartkę z emocjami, otworzyć kredki i przerysować coś żywą, bioniczną linią. I na przykład przy, powiedzmy przykładowo, przy temacie finanse, podświadomość wyrzuca matkę, podświadomość wyrzuca ból, podświadomość wyrzuca no różne rzeczy i mogłoby się wydawać, co tak naprawdę wspólnego ma to, co mówi podświadomość do naszego tematu. A jednak idzie to w zupełnie innym kierunku, niż byśmy chcieli, żeby szło. To po prostu idzie taką ścieżką, która doprowadzi mnie czy ciebie do tej właśnie wolności. Do tej wolności. Nieraz siedzę i zastanawiam się, czy to wszystko jest takie trudne, czy my naprawdę nie chcemy tego robić. Czy to jest może takie łatwe, że aż trudne? Co nas wstrzymuje? Dawno nie było pociągu. Ale jak to mówi Mirka, zagłębie rury i tu i u mnie, więc pociągów jest całe mnóstwo. Z każdej strony jakieś tory kolejowe przecinają się i pociągi jeżdżą w prawo i w lewo, do góry i w dół. Jakie to ja dzisiaj zadałam pytania, jak ty rysowałaś? Takie były głębokie. Takie były głębokie. Tak się właśnie zastanawiałam, na ile my jesteśmy otwarci, żeby to wszystko... O, idzie Mirunia, pewnie coś przyszło do głowy, bo to tak jest. Nie przyszło do głowy, tylko przyszło do Małgosi. Przyszło do Małgosi. Co my mamy takiego w sobie, że idziemy i doświadczamy? Czego my szukamy? Po co te kroki ku nam samym? Bo to czy moje do mnie, czy twoje do ciebie? No moje do ciebie mogły być zupełnie w innym celu na przykład, nie? Ale bez tych kroków do mnie samej, bez Mirki na drodze, a bez ciebie, bez tych pytań, nigdy bym nie doszła w to miejsce, w którym jestem. Nie byłoby motoru, nie byłoby drogowskazu, nie byłoby tego wektora, który jest tak naprawdę tak wyrysowany. Czego my szukamy? Spokoju w sobie. Mm-hmm. Tego spokoju właśnie. Tego, żeby właśnie poczuć ten spokój, bo życie będzie nam się zawsze przydarzać. Będą takie wzloty i upadki, ale ten spokój, że to się przydarza po coś, nasze doświadczenia pomaga nam już się z tym uporać. Może uporać to takie... Nawet nie uporać, nie? Tylko... To takie słowo ciężkie uporać, bo tu nie chodzi o to, żeby się z życiem uporać, tylko żeby zrozumieć, dlaczego dzisiaj jest takie doświadczenie, a nie inne.
A tak na końcu właśnie, żeby... jesteśmy tu po to, żeby służyć sobie nawzajem, żeby... To nam się też zawsze kojarzyło, właśnie służenie komuś, to z takim czymś, że jestem kimś gorszym. A to właśnie nie, że to służenie jedno drugiemu, bycie czasami wsparciem, czasami bycie wsparciem poprzez wysłuchanie, poprzez obecność, czasami poprzez powiedzenie jakiegoś takiego mocnego komunikatu. Właśnie ta uważność, ta indywidualizacja, traktowanie każdego człowieka właśnie w taki inny sposób i patrzenie, co jest komu na ten moment, co może mu pomóc, bo to nie jest zawsze tylko poklepanie po plecach i powiedzenie, wszystko będzie dobrze. Tylko wskazanie czasami. Właśnie to są takie przekazy, które nas czasami w tym pierwszym momencie nawet wkurzą. Ale właśnie ta uważność, te kroki ku sobie, to jest to, że usiądziesz, cokolwiek nie przyjdzie, czy ci na ten moment wkurzy, czy zirytuje, czy zasmuci, to po prostu jak przejdą te pierwsze, jakaś fala tych emocji, usiądź sobie z tym i po prostu zobaczyć, o czym to jest, o czym to mi chce powiedzieć, o czym to mi chce przypomnieć. I właśnie, jak się nie uda jeszcze odkryć jakiegoś dużego wzorca, to chociaż jakiś mały, to może uwolnić chociaż jedną emocję z tym związaną. Tak, dzisiaj rano, kiedy uwalniałam tą jedną emocję za drugą, te, które przyszły. Trudne emocje, kochani, takie naprawdę trudne. I co pokazywały? Co pokazywały? Ta pierwsza, uwolniona przedwczoraj, tak? To była, to brak wsparcia. Brak wsparcia. I rozgoryczenie. Rozgoryczenie. Ten powrót do tej wibracji jeden, który pokazał mi, że ja nie chcę znowu sama być jakimś liderem, który pędzi na hulajnodze albo na jakimś szybszym pojeździe, żeby gonić do przodu nie wiadomo za czym. Ja już tego nie chcę. Ja chcę iść swoimi krokami, czasami takimi bardzo wolnymi, żeby zwolnić i żeby przez ten wolny krok, czy nadepnę na gówno, na szkło, na patyk, na kolec, żeby zobaczyć, po co on tam leży. Co on mówi do mnie. Dzisiaj mówię do Mirki, to co? Ja mam wziąć kamerę, iść i powiedzieć, że odkryłam to, to i tamto. Że robiłam za kogoś to, to, to i tamto energetycznie. Że mam znowu iść i ryczeć. To nie chodzi o to, żeby wybebeszyć się. Znowu flaki. Żeby się wybebeszyć i rżnąć tutaj jakąś, nie wiem, cierpiętnicę, bo to nie chodzi o cierpienie. To dopiero przychodzi uwolnienie, to dopiero przychodzi radość. To po tym płaczu, dopiero jak się zaczynają śmiać oczy, dopiero wtedy widać, że coś puściło. Dopiero wtedy Mirka mówi, Boże, jaka lekkość. Jaka się pojawiła lekkość od razu. Ale na początku właśnie mówię, jest rozmowa, są emocje i ktoś by... I można usiąść z taką osobą i powiedzieć, wow, jak naprawdę, tak mi Ciebie szkoda. Z drugiej strony można powiedzieć, no to naprawdę, ten człowiek to naprawdę daje Ci Jezu, co to za człowiek. A można powiedzieć, pojawiły się emocje, potrzebujesz je uwolnić, tak, chodź właśnie, uwolnimy emocje. Nie? I to jest rozmowa z drugim człowiekiem, to jest słuchanie, to jest terapia. To są ludzie, którzy są warci uwagi, że nie będą mówili, Ty zrób to, to, to czy tamto. Tylko posłuchaj, co ci to mówi, co z tym możesz zrobić. Patrz, zobacz, co się dzieje. Może to jest od dawna i ty to ciągniesz. A ja to ciągnę jeszcze zanim się urodziłam, kochani. Ciągnęłam. Zanim się urodziłam. Bo wzięłam to na siebie. Od kogoś. Żeby komuś coś pokazać. I dopiero teraz to odkryłyśmy. Odkryłyśmy, no. Ciało pokazało. Ciało pokazało. I wszystko przychodzi w takim czasie, w jakim ma przyjść. Zmiana mieszkania, zmiana numeru, jedynka, ciemny sufit, ciemność, nie chcę ciemności, inna wibracja, inna droga, wyższy poziom doświadczania, wyższy poziom prowadzenia innych warsztatów, innych, kochani, innych. Nie każdy jest gotowy na te inne. Rozmawiałyśmy właśnie, że pewnie przyjdzie rozwiązanie, co to ma być, bo Mirka mówi, ty nie możesz już teraz tak. Jest inaczej, jest zupełnie inaczej. Potrzeba wrócić czasami w te bardzo bolące miejsca, żeby przyszło jakieś rozwiązanie.
potrzeba na drodze cierpliwości, ale też można powiedzieć raz, dwa razy, trzy razy. Ale jak za każdym razem przychodzi ktoś i do powtórki to samo, to w pewnym momencie przychodzi frustracja, nie? Frustracja. Dlatego właśnie jest tak ważna ta otwartość. Nie trzeba się bać właśnie, że powiesz coś komuś, że go zaboli. Tylko to właśnie z takiej energii miłości. Nie to, że właśnie my nie mamy komuś coś powiedzieć, żeby mu dowalić, tylko żeby, i wtedy nie ma tego właśnie, nie powinna się pojawić właśnie z tamtej strony złość. A jak się pojawi, no to na chwilę, tak. Się pojawi na dłużej, no to trudno, to ale trudno. My swoją misję wykonałyśmy, nie? Czy dokonaliśmy. Czy zastanawialiście się kiedyś, jaką rolę czasami trudną grają nasi partnerzy, albo jakie trudne role gramy my, żeby się ktoś uwolnił? Jakie trudne role mają do spełnienia ci ludzie, którzy przyszli tutaj tylko jako właśnie ci spełniacze? Rozmawiałyśmy właśnie dzisiaj o tym, że nie każdy musi iść drogą, żeby się rozwijać. Niektórzy są tylko po to tutaj, żeby nam służyć, żeby służyć. Ja mówię o tym służeniu, służyć nam, żeby nam pokazać wzorzec. Ja mówię o tym służeniu. Nas przeciągnąć czasami przez trudne sytuacje, przez trudne relacje, przez trudne relacje takie w pracy, żeby po prostu ten, kto ma gotowość, że pójdzie dalej. Pójdzie dalej. Jak wyjmie z tego jakąś tam lekcję, jak zrozumie to, bo też... Tak, właśnie, o to chodzi. Dlatego właśnie taka wdzięczność dla tych ludzi, którzy dla tych, jak to po niemiecku jest, no... Dla tych, którzy się chcą wznieść, tak? Dla tych właśnie gównianych aniołów. Tak, bo ludzie nie doceniają tych ludzi, którzy są tymi gównianymi aniołami. Oni robią robotę. Oni robią najlepszą robotę, największą robotę. Bo mamy się w czym przeglądać. Mamy właśnie... Dotykają tych naszych najboleśniejszych właśnie zranień, traum. Dotykają. My widzimy. Odkrywamy to w sobie. I już tym jesteśmy. Już jesteśmy uzdrowieni. Nie musimy nic wkładać. My powinniśmy zobaczyć, że to my mamy w środku. Że to jest nasze, bo bez przyczyny nic na drodze się nie odbija w lustrze. Co zobaczysz w lustrze? Swoje odbicie. Jeżeli zobaczysz, że tam ktoś jest i ty widzisz tam w tych oczach smutek, złość, podłość, no to zaakceptuj, że to jest tutaj w środku, bo to się tylko tam odbija. To się tylko tam odbija. A jak już znajdziesz, no nie mówię tutaj znajdziesz, jak już znajdziemy coś takiego, to właśnie najważniejsze, co jest, to podjąć działania, podjąć te zmiany i utrwalić te nowe ścieżki neuronowe, które właśnie w mózgu powstały i są dopiero takie świeże i jeszcze takie właśnie delikatne. I przez to działanie pielęgnować. Możemy je wzmocnić i w tym czasie zanikną te, które już są wyryte takimi głębokimi rowami są już, bo bez działania za chwilę te delikatne, te pierwsze, te nowe znikną, a te stare one się rozgościmy się w nich. Utrzymają znowu, się, tak. I to takie utrzymają. Ważne jest właśnie, żeby nie tylko powiedzieć, o, zrozumiałam, zobaczyłam wzorzec i to się samo zmieni. Nie, właśnie to trzeba w tym codziennym życiu podjąć to działanie, podjąć te pierwsze kroki i odważać się. Jak już się zobaczy, to się nie powinno odzobaczać. Nie da się. Nie da się zapomnieć. Da się, wiesz. Da się odzobaczyć? Chyba zapominają tylko po to, że... A jak to się tak znienatka przypomni? I co wtedy? To się przypomni trudniej już. Właśnie. To nie da się nie odzobaczyć. Da się schować pod dywan. Na jakiś ale czas, to wylezie znowu. Wylezie. Tylko jeszcze z innym natężeniem. Zawsze chyba mocniejszy. No tak, oczywiście. Zawsze mocniejszy. Innym... mocniejszy. I ile ludzi... przez lata musi się przewinąć, którzy dokładnie to wskazują. I przejmują właśnie
Zadanie? Zadanie, to co akurat... A nie muszą w sumie, nie? Jakbyśmy szybciej czasami, nie wprowadzając siebie oczywiście w żadne tam trudne emocje, poczucie winy czy coś, no widać, nie byliśmy na to gotowi. My mówimy o tych pierwszych emocjach, poczucie winy i tak dalej, kochani, ale tych emocji jest tyle. Mm. Jest tyle, że tak jak słyszeliście może wczoraj czy przedwczoraj, tak trudno jest nazwać tą emocję pomiędzy... Tych pomiędzy, no powiedzmy, że to jest rozgoryczenie, ale to jest pomiędzy rozgoryczeniem a strachem. Pomiędzy smutkiem i złością. Dokładnie, jak trudno jest nazwać tak, wiecie, w punkt, ale jak zapytacie ciała, to ono tak pięknie się pokłoni do przodu albo do tyłu, bo to ono ci pokaże, czy to jest to, czy to nie jest to. Co do danej sytuacji się teraz pojawiło? Dlaczego jest brak wsparcia? Dlaczego jest... jakie tam jeszcze są emocje? Jakie tam jeszcze były emocje? Czekaj. Nadzieje, na przykład niespełniona miłość. Nieodwzajemniona miłość. Co jeszcze tam było? Brak wsparcia. To było wczoraj. Zobacz, jak to... Ucieka, bo to przetransformowane już nie ma, więc nie wracasz. Mm. Nie wracasz. Ale właśnie tak ważne jest, bo my chodzimy na kursy, robimy jakieś szkolenia, uczymy się nowych metod i czekamy na jakąś taką metodę, że ona musi być jakaś taka... Idealna. I musi być w ogóle jakaś trudna i jakaś czasochłonna, żeby mogła zadziałać, a mamy takie zasoby, takich łatwych, bardzo prostych metod, które naprawdę mogą nas daleko zaprowadzić. I wracajmy do tego, co się uczymy. No i co dzisiaj o tych zasobach byś powiedziała? Takie, wiecie, wydawałoby się, że my wiemy, my o tym mówimy, my zapominamy. Ale jak pojawia się coś przed nami, pojawia się kartka, a Mirka mówi, cholera, ja nawet nie wiedziałam, że ja mam te zasoby i że ja mogę je uruchomić. To są takie te niby drobne rzeczy, które po zauważeniu mówią, wow, ja mogę inaczej, ja nie muszę sama z tym wszystkim, jak to ludzie mówią, walczyć. Nam niepotrzebna jest do niczego walka, do niczego nam nie jest potrzebna walka. Ale walka się włącza właśnie, jak już mówiłam wcześniej, nie? Jak się pojawia ten dany temat jest dla nas za duży. Tak. Jak my spojrzymy, to tak właśnie jak mówiłyśmy na temat marzeń, że jak mamy te marzenie i ono jest takie ogromne, to dopóki go nie rozłożymy na takie mniejsze części, na mniejsze etapy, to ono jest, to nas przerasta. Mhm. I albo jeżeli właśnie coś już nam się uda zrobić, no to albo jeszcze nie uda nam się stuprocentowo, czyli to wielkie marzenie jeszcze nie jest w 100%, mówiłam to ostatnio właśnie, to zobaczmy, pokłońmy się nad tymi etapami, które właśnie już zrobiliśmy. I tak samo z naszymi emocjami, z naszymi schematami, z naszymi lękami. Na przykład u mnie dzisiaj się pojawiło, pracowałam nad... nad czym pracowałam? No właśnie, nad wolnością finansową. Wolnością finansową. Temat potoczył się w zupełnie innym kierunku. No w tym się potoczył, nie? Tak. Wiadomo, ale tak, właśnie i ten temat, ta wolność finansowa, jak się na nią patrzy, to jest coś takiego ogromnego. Jak nie jesteś w tym i gdzieś tam, to jest takie duże, że po prostu nawet do tego za bardzo nie wiesz, jak podejść. Nie chcesz podejść, nie? No i bo później jest... jak sobie zobaczysz, ile już masz do tego, żeby poczuć tą wolność finansową, a jeszcze ile masz zasobów, a ile pomoże ci na przykład właśnie odpuszczenie walki, może właśnie te zasoby pomogą ci, właśnie z twoim zasobem będzie przestać walczyć i tylko wejść właśnie w tą lekkość, w tą kobiecość i to jest właśnie, pomoże ci właśnie, może, bo myślimy, że o to trzeba zawalczyć, na to trzeba zapracować. Może bo każdy myśli o wolności finansowej, bo że chodzi o pieniądze, że no, wolność finansowa, ona jest cały czas, tylko jest blokada, która nie dopuszcza nas do niej. To znaczy, nie wiem, czy jest cały czas, ale w ogóle mamy na to, tylko właśnie czasami chcemy to innymi zasobami właśnie, które wręcz odsuwają to od nas i blokują to od nas, nie? A jak się w to zajrzy, to
to przychodzą takie zasoby, którymi możemy to osiągnąć. Lekko. Lekkości właśnie. Lekko. Zwłaszcza to jest taki temat dla kobiet właśnie, bo my myślimy, że wolność finansową osiągniemy, jak będziemy się starać, będziemy ciężko pracować, będziemy jeszcze brać kolejne jakieś etaty, czy zlecenia, czy... Napełniać a to kontami. Ucieka tylko właśnie. A może czasami jest warto się zatrzymać, zadbać o siebie i właśnie... I wtedy przyjdzie otworzyć się na wsparcie innych właśnie, przestać być takim samotną... Zosią Samosią. Zosią Samosią, samotnym wilkiem takim. I to jest taki temat mój właśnie na dzisiaj. To mnie tak zatrzymało, bo właśnie wychodzę z tej walki gdzieś, z tego ciężkiego i wiadomo, że przychodzi taki trochę smutek i taka melancholia, że czemu tak późno? Ale to jest tylko na chwilę, bo nigdy nie jest późno, nigdy nie jest za późno. Także no ja sobie zostanę z tym tematem. Dla mnie jest piękny ten temat. I no dlaczego, nie da, dlaczego przez 54 lata próbowałam właśnie w tym innym kierunku to osiągnąć, to na pewno nie zaszkodzi mi po prostu teraz spróbować inaczej. Inaczej. Ale właśnie podjąć pierwsze kroki. Zobaczyć, to właśnie chodzi o to, żeby z tym pobyć. Że te kroki ku sobie to jest to pobycie z tym, co się odkryje na drodze. Mm. Pobycie z tą osobą, która... Nie mówię, że pobycie z osobą, tylko pobycie z tą osobą tutaj w środku, co ona mi przekazała, co ona mi dała, jaka to jest wartość dla mnie. Co ta wartość spowoduje tutaj we mnie. Jaka moja prawda będzie, co się zmieni w mojej prawdzie. Dokąd pójdę dalej, jaki będzie mój następny krok. Właśnie to jest też ta ciężkość wynika też z tego, że my jako ludzie chcemy się dzielić, chcemy dawać, tylko często dzielimy się tymi rzeczami, których nie są naszymi zasobami. Tak, których nie mamy. I to jest właśnie z takiego braku, z takiej ciężkości. A mamy niektóre rzeczy, którymi się... I to wydaje nam się, że to jest takie mało ważne, bo my nauczyliśmy się, mi się wydaje w Polsce, że właśnie wspierać kogoś, czy służyć komuś, to najlepiej właśnie finansowo. A okazuje się, że my mamy tyle zasobów, którymi możemy się dzielić z drugim człowiekiem. I jeżeli to są nasze zasoby, nasze talenty, to nawet nie odczujemy, wręcz przeciwnie, poczujemy taką radość, że mogliśmy się z tym dać podzielić. Właśnie. Dobra, kochani, my idziemy dalej rurą. Z rurą nad rurą. Idziemy dalej. Odpoczęłyśmy. Droga nie była zbyt długa, ale odpoczęłyśmy. I tyle. Jutro pewnie spod moich droga kominów. Droga nad rurem nie była długa, ale ta droga ku sobie była długa, długa dzisiaj. Bardzo długa, bardzo długa. Idziemy jeszcze kawałek rurą, a potem będziemy wracać do domu. Jeszcze... Chciałyśmy zrobić jeden mały algorytmik, który zrzuci z nas jakieś obciążenia. No i trzeba będzie jechać do domu. No. I autostrada czeka. Jadą Polacy autostradą. Piękne, piękne w zasadzie 2,5 dnia, nie? Dwa. 20, 48 okay. godzin. Trochę piątku, sobota, niedziela. I a potrzeba... zrobiłyśmy tyle, jakbyśmy się widziały kawał, dwa tygodnie. Kawał. I też będąc, mówię do Mirki, i tak właśnie wyobrażam sobie moje warsztaty. Nikt nikogo nie goni. Każdy ma swój czas, każdy ma swoje miejsce w doświadczaniu. To, że jest harmonogram, to, że było tyle do zrobienia, ale zrobi się zawsze to, co jest najbardziej istotne do zrobienia. Najbardziej istotne. Dlatego tak bardzo zawsze mi zależało na tym, żeby to były takie warsztaty, gdzie razem nocujemy. No każdy w swoim pokoju, w swoim łóżku, rozumiem. Ale że jesteśmy razem, że mamy tę przestrzeń, że nas nikt nie goni. Czy my zjemy to śniadanie o 9, czy my zjemy je o 12, to nie ma znaczenia. Czy my skończymy ten warsztat o 5 czy o 21, to też nie ma znaczenia. Chodzi o taką przestrzeń, która da tobie wolność, uwolnienie i to, po co przyszedłeś. Bo zawsze przychodzisz po coś. I to coś zawsze dostaniesz. Tylko czasami tego nie wiesz, że to dostaniesz.
bo jest to zaślepienie czasami, bo nie o czasie, bo za długo, bo za krótko, bo za szybko. Nie takie, jak ja sobie wyobrażałam. Tak, najlepiej puścić wyobrażenia wszystkiego. I tak właśnie mówię, pójść wyżej, o ten jeden stopień wyżej, to już jest inny level. To już jest inne szczęście, inna miłość, inna lekkość, zupełnie inne doświadczanie siebie. To są kroki ku sobie, to są kroki ku sobie. Jeżeli ta odpowiedź jeszcze jest niewystarczająca, to przyjdą kolejne. Przyjdą kolejne, albo zapraszam gdzieś kiedyś na drodze na jakieś może właśnie takie właśnie warsztaty, gdzie z tych trzewi, z tego pępka, z tego głębokiego schowka wyciągnie się coś, co już tyle lat czeka i mówi, teraz to jest ten moment, właśnie teraz. Właśnie teraz. To idziemy. Idziemy dalej. Buziaki i dzięki. Trochę jeszcze rury tutaj. Rury trochę. Trochę rury. I do zobaczenia jutro.